pracy dziennikarza telewizyjnego, a prezentera w szczególności, wpadki zdarzają się nawet najlepszym. I bardzo dobrze, bo wtedy przynajmniej jest o czym opowiadać. Mnie, kiedy prowadziłem wiadomości, przytrafiły się dwie, które pamiętam. Pierwsza z nich związana jest z osobą naszego papieża Jana Pawła II. Zwykle określaliśmy go mianem Ojciec Święty. Kiedyś otrzymałem depeszę, która zaczynała się od słów papież Jan Paweł II. Zaczynając wypowiadać tę kwestię, w ostatniej chwili postanowiłem to zmienić i wyszło następująco. Pan Jan Paweł II. Przeraziłem się niesamowicie, ale oczywiście program na żywo, więc już poszło. Na szczęście nie wzbudziło to jakiejś konsternacji, nie uznano, że zrobiłem to specjalnie i nikt się na mnie specjalnie nie pogniewał. A ja mam dzisiaj o czym opowiadać. Druga związana jest ze zbitką wyrazową dwóch G, jednego twardego, jednego miękkiego. Miałem powiedzieć następujące słowa. Agent KGB. Przestawiłem gdzieś w głowie te dwa G i wyszło agent KGB. I próbowałem trzy razy powtarzać, żeby wreszcie powiedzieć poprawnie. Za każdym razem wychodziło agent, więc dałem sobie spokój.